Książka roku 2014. Wydawnictwo Biały Kruk. Dzieje Polski. Tom pierwszy do 1202. Profesora Andrzeja Nowaka. O kilka słów. Stworzenie przez jednego autora nowego i to wielotomowego wykładu historii Polski, bo taki jest zapowiadany, jest dziełem szczególnym i niespotykanym w naszych czasach. Tym bardziej należy cenić i doceniać nie tylko sam zamysł, ale i jego wykonanie. Możemy się o tym dobitnie przekonać już po lekturze pierwszej części, która obejmuje czasy do roku 1202. Błyskotliwy tekst sięga daleko w głąb przeszłości, przedstawiając niezwykle trafnie podsumowanie aktualnego stanu badań, nie tylko historycznych, ale też z nauk archeologicznych i pokrewnych. Szukając podobnych przedsięwzięć w przeszłości, na myśl przychodzi mi w sposób naturalny dzieło Pawła Jasienicy, który przed laty zawładnął świadomością historyczną ludzi myślących. Taką szansę wykorzysta z pewnością autor nowej historii, zaplanowanej na 6 tomów, sięgających aż po, jak czytam w zapowiedziach, 2019 rok. Będziemy na nie niecierpliwie czekać. Do tego, co powiedział Piotr, że jestem zaszczycona, że w imieniu International Paper będę mogła wręczyć tę nagrodę i oczywiście autorowi podziękować, pogratulować i powiedzieć, że czekamy na pozostałe tomy. Zastanawiam się, jak podziękować za tę niezwykłą nagrodę jury, jak podziękować wydawnictwu, które przyczyniło się do jakiegoś spopularyzowania tej książki. I oświeciło mnie 10 dni temu, kiedy chodziłem po swoim ulubionym muzeum i stanąłem przed obrazem Jeździec Polski Rembrandta. Pomyślałem sobie, że właśnie taką Polskę chciałem pokazywać. Pięknego, młodego człowieka siedzącego dumnie, podpartego na koniu. Koń, co prawda, namalowany nie tak, jak najlepsi mistrzowie polskiego malarstwa malowali, a trochę tak, jakby urwał się z rycini Dürera, zabrany jednemu z jeźdźców apokalipsy. Koń ponury, obraz, krajobraz wokół polskiego jeźdźca też ponury. I w polskich dziejach tak często bywa, że piękni ludzie przechodzą przez trudne czasy, ale tak jak ten jeździec Rembrandta, są piękni, są godni podziwu, są dumni i takich chciałem wydobywać z przeszłości, nie rezygnując z tego trudnego kontekstu. Zastanawiałem się, czy te postaci, które pojawiają się w pierwszym tomie, a które mają oczywiście swoich następców w kolejnych epokach, do których mam nadzieję będę mógł dojść z czasem, czy te postaci mogą zafascynować współczesnych, ci wojowie Bolesława Krzywoustego, którzy ułożyli pierwszą znaną do dnia dzisiejszego piosenkę zapisaną po łacinie przez Gala Anonima, czy ci najbliżsi nam rycerze niepodległości, tacy jak sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz, Rój, o którym powstał wspaniały film, ale niestety od 5 lat nie może dotrzeć na ekrany polskich kin. Ale także ci, którzy nie tylko walczyli, ale budowali Polskę, służyli jej na najróżniejsze sposoby, wychowując choćby tych rycerzy niepodległości. Czy oni mogą zafascynować tę dzisiejszą młodzież, dzisiejszych czytelników? I kiedy myślałem nad tym, przeszedłem 4 obrazy dalej w tej samej galerii, zobaczyłem to, co wydaje mi się oddawać istotę posłannictwa, jeżeli można mówić o jakimś posłannictwie historyka. To jest obraz Vermeera, pani i służąca. Nad listem, który trzyma w ręce służąca, pochyla się, przygląda mu się tyłem, odwrócona do nas, do patrzących. Wspaniała postać kobieca w żółtym stroju. Zamyślona, zastanawia się nad stołem, na którym jest kartka papieru i pióro. Czy odpowiedzieć na ten list, co jest w tym liście? I myślę, że historyk jest jakby tym służącym, który stara się dotrzeć z owym listem, jaki wysyła historia, jaki wysyła przeszłość.
z tym listem, który, myślę, tak jak na obrazie Werbera, jest listem miłosnym. Jest wyrazem miłości tych, którzy tworzyli polską historię, miłości do nas. Możemy przyjąć albo odrzucić tę miłość, bo przecież bez tej miłości nie narażaliby życia, żeby Polska była. Tej miłości zawdzięczamy to, że mówimy językiem Kochanowskiego, bo przecież to dla nas ten język został stworzony przez mistrza Jana z Czarnolasu i kolejne pokolenia, od jego poprzedników aż po Bolesława Leśmiana i współczesnych pisarzy, którzy tutaj są nagradzani, byli wymienieni. Ta miłość może być przyjęta albo odtrącona przez nas. Trochę to zależy czasem także od tych, którzy list przekazują, czy robią to umiejętnie, czy nie. I wtedy przeszedłem do następnej galerii w tym samym budynku, gdzie mogłem zobaczyć ostatni obraz, o którym chcę powiedzieć. To jest obraz Fabula El Greca, mniej więcej 70 lat wcześniejszy od tych dwóch, które przed chwilą przypomniałem. Obraz przedstawiający postać młodego człowieka, który dmucha w żar i oświetla to jego twarz. El Greco chciał wykonać rzecz niemożliwą, namalować obraz, który został opisany przez Pliniusza Starszego w pierwszym wieku po Chrystusie. Chciał odtworzyć tę przeszłość, która już nie istnieje, bo popiół Wezuwiusza to przysypał wszystko, także obraz, o którym pisał Pliniusz. I jakby ironicznie spojrzał na to, co może ktoś, kto próbuje przeszłość przekazać, odtworzyć. Bo obok tego młodzieńca, pięknie narysowanego przez światło cienia, stoi małpa. Małpa, która symbolizuje ten nasz wieczny zamysł małpowania, odzwierciedlenia rzeczywistości albo przeszłości, nakreślenia, jak to naprawdę było, nakreślenia nigdy niemożliwego do końca. I obok stoi wyższa postać młodego człowieka, uśmiechającego się głupkowato, trzeba powiedzieć. To niewątpliwie symbol błazna, kogoś, kto wyśmiewa trochę ten wysiłek. Może się jednak nam nie udaje, trzeba to ironicznie spojrzeć na to, co możemy zrobić, przybliżając tę wielką polską historię tych wspaniałych młodych, potem starszych ludzi, którzy z miłością do nas wysyłają ten list, a my próbujemy go doręczyć. To, że sprzedało się pierwszego tomu już w ciągu pierwszych 6 miesięcy 20 parę tysięcy, to oczywiście wielokrotnie mniej niż wspaniałych wspomnień pani Maryli Rodowicz, ale pewnie i czasy się zmieniły i tematyka nie tak atrakcyjna, ale myślę, że to jest raczej powód do optymizmu, że mimo iż media głównego nurtu raczej nie przepadają za tym pięknym, młodym Polakiem na koniu namalowanym przez Rembrandta, starają się, byśmy żyli tylko chwilą bieżącą, Madzią 148, która jest wymieniana codziennie na następną przez media, ale miłość nie może żyć tylko chwilą bieżącą. Miłość potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć. W chwili bieżącej rozwija się tylko pożądanie, któremu służą, które napędzają reklamy, które napędza współczesna cywilizacja. Mieć czas na miłość to przedsmak wieczności, napisał kiedyś Rainer Maria Rilke. I myślę, że historia także temu może służyć. Bardzo Państwu dziękuję.